Wolfenstein Youngblood. Politycznie poprawna, antymęska, przesiąknięta feminizmem gra. Ale czy na pewno? Po targach E3 nagrałem podsumowanie tytułów, które przykuły moją uwagę. I wspomniałem wtedy, że gracze zmęczeni wciskaniem polityki SJW do gier odebrali najnowszy tytuł jako jeden z bastionów tej ideologii. Oparcie na silne kobiece postaci jest w mainstreamie wyjątkowo silne i szczególnie widoczne jest to w filmach i serialach. Niestety istnieje sporo złych przykładów. Najnowszy James Bond, w którym 007 ma być od teraz czarną kobietą, a wcześniej kobiecy Ghostbusters albo Ocean's 8. Te dwa ostatnie filmy, zamiast ukazywać kobiece postaci, były żeńską impersonacją mężczyzn. I to pomijając bardzo słabą fabułę, dziury w plocie i błędnie stworzone fundamenty pod prezentowaną historię. W skrócie, ludzie realizujący poprawnie polityczny program są niecierpliwi. Chcą wtłoczyć nam swoje poglądy bez argumentacji, dlaczego mielibyśmy je zaakceptować. Co gorsza, jedyna dyskusja polega na zabetonowanym twierdzeniu, że wszystko inne jest złe. Ale o tym zrobię osobny film. Najważniejsze jest to, że takie niecierpliwe inicjatywy w rezultacie oferują bardzo niskiej jakości produkt. Jest płytki, nieprzemyślany i nawet nie próbuje wprowadzić widza w stan refleksji i podwyższonej uwagi. Choć media tworzą naszą rzeczywistość, to historie, które nam opowiadają, muszą być prawdopodobne. Każdy bohater ma swój kryptonit, każdy musi się zmagać z siłą ciągnącą go w przeciwnym kierunku. Bohaterowie ideologii SJW tych wad są pozbawieni, a jeśli mają jakieś wady, to tym silniej się je ukrywa, demonizując stronę przeciwną. I dlatego coraz częściej słyszymy o toksycznej męskości, przywilejach białego człowieka i tak dalej. Z kolei Wolfenstein Youngblood zabiera nam znanego od lat protagonistę i tworzy z niego magafin. Magafin to w opowiadanej historii, najczęściej w filmach, coś za czym goni bohater filmu. It would be the plans of an airplane engine and the plans of an atom bomb, anything you like. It's always called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. Dostajemy dwie nowe protagonistki, których motywacją jest odnalezienie ojca. Bez tego wydarzenia ani BJ, ani Ania nie puściliby córek na taką wyprawę. Intro pokazuje nam krótką historię, jak dziewczyny były wychowywane. Aśka chodziła z ojcem na polowania, a Zośka trenowała wytrzymałość z matką. Zakładam, że dostajemy tutaj małą podpowiedź tego, co się stanie dalej w fabule. Aśka atakuje podstępna żmija, a Zośka pouczana jest, że zginie, jeśli przeciwnik będzie umiał wytrzymać ból o sekundy dłużej niż ona. Podstępna żmija wspominana jest również w placówce ruchu oporu przez jedną z córek, więc możliwe, że szykuje się nam jakiś plot twist. Lubię polskie akcenty w grach, tak samo jeśli wydawana jest gra z polskimi napisami. Mamy ogromne zaplecze gamingowe i zawsze dobrze, gdy nie traktowani jesteśmy po macoszemu. Bez względu na to, czy się tobie to podoba czy nie, zauważanie polskich graczy ma dla nas wymierne korzyści. Prosty przykład, w przetłumaczoną grę mogą grać znajomi, których angielski nie jest pierwszym wyborem. Z kolei złotówki na Steamie przekładają się na dużo tańsze gry, bo nie przelicza się ich po kursie euro, jak do niedawna jeszcze było. Tym bardziej w nowym Wolfensteinie przyjemniej się ogląda intro, a dokładnie ten fragment. This is the moment they get you. We die because we let them kill us. You will face a big, strong Aryan true believer who can push through pain for one second longer than you do. And that's all it takes. When does it start, Mama? Listen, kochanie. To survive is to embrace the suffering, to stand up and carry it. Okay? Teraz jeszcze pięć. Five more. Nie bać to. Hey, language Zofia. Dziewczyny nie są perfekcyjne. Wiele im do tego brakuje. W wielu sytuacjach ani się na nie dobrze nie patrzy, ani słucha. Jednak te charaktery są jak najbardziej prawdopodobne. Są osoby z bardzo trudnym usposobieniem i ciężkim humorem. Miks powagi z głupkowatą rozrywką jest trudny w połączeniu i nie wychodzi za każdym razem nawet najlepszym scenarzystom. W Wolfensteinie to mijanie się z właściwymi tonami. Raz w całej tej kompozycji wyłapujemy, jak muzyk nie trafia w pojedynczy klawisz, a innym razem zdaje się, że w klawiaturę zaczął walić całą głową. Co do samej muzyki, tutaj jest to rzeczą gustu, ale jeśli podobała ci się Atomic Blonde, to soundtrack z Youngblood będzie przyjemnie drażnić swoje nostalgiczne struny. Muzyka doskonale odzwierciedla klimat lat 80. W rozgrywce zdarza się, że jej brakuje, ale gdy włącza się bardziej dynamiczny podkład, nadaje soczystości wszystkim wykonywanym przez nas akcjom. Dźwięki i wyczucie broni jest zadowalające. Nic szalonego, choć mam wrażenie, że jest drobny progres w stosunku do New Order. Był to ostatni Wolfenstein, z którym mogłem zrobić jakieś sensowne porównanie. Modyfikowanie broni pozwala na dopasowanie sprzętu do stylu gry. Nowe produkcje dalej chcą być wszystkim dla wszystkich, więc raczej niczego nikomu nie zabraknie. Ale równocześnie żaden element nie będzie szczególnie dobry. Niestety, taka jest cena wszechstronności. Drzewko skilli zmieniło się nieco i teraz jest podzielone na trzy działy.
Jest również level lock i to podwójny. Jeśli nie zdobędziemy odpowiedniego poziomu, nie możemy awansować dalej wybranej umiejki. Z kolei drugim level lockiem są przeciwnicy. Gdy Żużu mówi nam, że musimy trenować, aby móc stawić czoła ostatecznemu wyzwaniu, deweloper przez nią wskazuje nam wejście do pokoju Grindu. Nie miałem okazji jeszcze odczuć tego na własnej skórze, ale zetknąłem się z dużo silniejszymi przeciwnikami. Wolfenstein lekcji otwartego świata popierał Prey. Swoją drogą rewelacyjnej gry, ale niestety niewolnej od wad. Tak więc dostęp do dalszych części świata odblokowujemy poziomem, skillami i oznaczeniem tuneli, dzięki którym możemy szybko podróżować. Do swojej dyspozycji mamy hub. Tam mamy szybki restock amunicji, a także zapas questów, które nam uprzyjemnią grindowanie do poziomu przeciwników, przez których nie mogliśmy kontynuować rozgrywki. Wolfenstein to również sekrety. W poszczególnych sekcjach miasta będziemy rozglądać się za oknami, wentami i zamkniętymi drzwiami. Spora część skrzynek i drzwi otworzy się, jeśli uderzymy w nieodpowiednim rodzajem broni. To z kolei niestety jest leniwy sposób tworzenia zagadek. Jedna lub dwie takie sytuacje mogą być ciekawym dodatkiem, ale gdy niemal każdy sekret wymaga takiego działania, przestaje to cieszyć, a zaczyna irytować. Sterowanie postacią w grze przypomina próbę kontrolowania kartonowego człowieka napędzonego toczącymi się ziemniakami. Czyli taki Wolfenstein Plus. Wspomagany pancerz daje nam tarczę i życie, a w poruszaniu się mamy podwójny skok, slajd po ziemi, wspinanie się na krawędzie i wychylanie z zawinkli. Swoboda w bieganiu i poruszaniu się nie przypomina w niczym Dying Light ani Titanfall. Jest sztywno dynamicznie, tak jak we wszystkich pozostałych częściach tej gry. AI pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej będzie przejść naprzód w kierunku graczy. Czasem będzie stać z twarzą przy ścianie, bo po drugiej stronie zagrowane zostało przez przebiegającą postać. Niestety tutaj nic nadzwyczajnego. Gdyby nie fakt, że przeciwników jest dużo i łykają kule, jakby to były czekoladki z bombonierki, to nie stanowiliby większego wyzwania. AI siostry też nie jest najlepsze, choć znakomitym plusem jest to, że samo z siebie nie agruje przeciwników. Czasem nawet nas postawi, ale tylko wtedy, gdy nie zawiesi się na wpatrywaniu przez ścianę w jakiegoś przeciwnika. To była magia, miłość od pierwszego wejrzenia w 40-centymetrową betonową ścianę. Pojawiają się też sekcje, w których podobnie jak w Army of Two, wymagane jest działanie obu graczy. U mnie AI często próbowało łapać za te same elementy, które już trzymałem i zajęło to pewną chwilę, zanim załapało, o co chodzi. Za to dźwiękowe wskazówki o rozmieszczeniu przeciwników są rewelacyjne. Doskonale po nich wiadomo, gdzie kto się znajduje. Myślę, że szczególnie docenią to skradacze, bo grając AI całą robotę będą musieli odwalić sami. Zdecydowanie brakuje mi tutaj symultanicznej egzekucji. Można zaznaczyć siostrze cele, ale nie zlikwiduje go, zanim nie zacznie się walka. Trochę szkoda, bo jak jest szybkie skrótowe kółko z brońmi, to twórcy mogliby dodać kółko skrótów z komendami, łącznie z głosowym odliczaniem. Byłoby super, ale nie jest. Sporo osób porównuje Wolfensteina do Destiny i jest to tak samo dobre, jak i złe porównanie. Mamy swój własny hub, mamy misje i grindowanie. Jednak to nie jest looter shooter i nie zmieniamy co chwilę butów z wyższym statem. Zbieramy za to srebro i poziomy, aby kupić upgrade'y, nowe skille, a także skórki i buffy. Buffy zrobione zostały jako emotki. Dają różne bonusy, uzupełniają życie, tarcze, dają bonusy do obrażeń i tak dalej. Można mieć tylko jeden aktywny buff, więc wszystko zależy od tego, z kim i jak gramy. Oczywiście w grze są również mikrotransakcje. Aktualnie można kupić za nie skórki w grze. Hełmy i pancerze, czyli czysta kosmetyka. Jednak srebro zdobywa się na tyle łatwo, że jestem przekonany, że albo niedługo wpadnie nerf zdobywanego srebra, albo Bethesda poczeka na pierwsze wrażenia, żeby później po kilku tygodniach jakąś mechaniką wycisnąć z graczy dodatkową kasę. Gra jest całkowicie w koopie. Można dołączyć do losowego gracza albo zaprosić znajomego. Pierwsze wrażenia sprawia umiarkowanie pozytywne. Wersja najdroższa jest za 170 zł i daje nam body pass i skórki, z kolei podstawowa jest za 125 zł. Są to pierwsze wrażenia, więc wiele może się jeszcze zmienić. Jeśli tak się stanie lub będzie coś wymagało sprostowania, zamieszczę szczegóły w kolejnym filmie. Jak zawsze dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to daj znać, że tam jesteś, wciskając łapkę w górę. A także subskrypcję, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie. Standardowo, jeśli ci się nie podobało, łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.